Cześć! Dzisiaj poruszę bardzo poważny temat, temat śmierci, a właściwie tego, jak pozbyć się lęku przed śmiercią. Nie takiego lęku przed śmiercią, gdzie ktoś przystawia ci pistolet do głowy, a ty nagle mówisz sobie, a spoko, luz, strzelaj, bo myślę, że w ten sposób byłoby to bardzo trudne. To jest taka naturalna reakcja, która powstaje w naszym organizmie, że się stresujemy, że się boimy o nasze życie. Taki instynkt przetrwania na pewno będzie się włączał w takich sytuacjach cały czas. Natomiast dzisiaj chodzi mi o lęk przed śmiercią, taką gdzieś kiedyś, kiedy myślimy sobie o tym, że przecież wszyscy musimy umrzeć i się zastanawiamy na temat tego, co tam będzie, jak to będzie wyglądało. I być może wtedy rodzi się pewnego rodzaju lęk, przynajmniej u niektórych z Was, moi drodzy widzowie. Postanowiłem o tym powiedzieć dlatego, że jakiś czas temu mnie osobiście dopadły tego typu myśli, rozterki i także ten specyficzny lęk, który się pojawił. To było po tym, jak przeczytałem książkę o planowaniu finansowym i tam jasno i dobitnie było powiedziane, że trzeba planować całe swoje życie, łącznie z tym, że statystycznie będziemy ileś tam lat żyli. I właściwie, mimo że to nie do końca było związane bezpośrednio ze śmiercią, to jednak w pewien sposób te informacje, ta wiedza na mnie dość mocno wpłynęła pod tym względem, że dała mi perspektywę, że faktycznie, mimo że o tym oczywiście od dawna wiedziałem, kiedyś trzeba będzie umrzeć, pożegnać się z tym światem i przez jakiś czas po prostu wracałem do tego myślami, czułem ten lęk przed tym nieznanym i no, nieprzyjemnie się tym czułem po prostu, było to dość słabe, niewygodne. I co ciekawe, zacząłem sobie to analizować i przerobiłem sobie to na tyle, że teraz dużo, dużo bardziej swobodnie podchodzę do tego tematu. Zupełnie inaczej zacząłem patrzeć na ten temat i myślę, że Wam też, moi drodzy widzowie, może się to przydać, dlatego właśnie dzisiaj o tym teraz powiem. Ten film zakłada takie czysto ateistyczne podejście do życia. Ja właściwie osobiście jestem ateistą, jakiś czas temu nagrałem na ten temat film, dlaczego, jakie argumenty za tym stoją i tak dalej, więc dzisiaj nie będę pogłębiał tego tematu. Jeśli chcecie, to zerknijcie na ten film, jest na moim kanale. Natomiast sprawa, jeśli jesteś wierzący w jakąkolwiek religię, wygląda zupełnie inaczej. Jeśli wierzysz, że pójdziesz do nieba albo do piekła, albo że dostaniesz 21 dziewic po śmierci i będziesz w raju, wygląda trochę zupełnie inaczej, więc jeśli jesteś wierzący, to prawdopodobnie nic tutaj nie znajdziesz, bo religia daje odpowiedź na to, co się dzieje po śmierci. To jest właściwie sprzedawanie takiej śmierci bez śmierci, właściwie nawet zupełnie lepszego świata. Natomiast ja zakładam, że po śmierci tak naprawdę nie ma nic. Przestajemy istnieć i po prostu umieramy, tak prawdziwie umieramy. Takie jest przynajmniej moje zdanie na chwilę obecną. Dlatego jeśli patrzeć na śmierć właśnie w taki sposób, że po śmierci nie ma absolutnie nic, ten konspekt może być dość mocno przerażający, jeśli nie patrzy się na to w odpowiedni sposób. I dzisiaj właśnie postaram się pokazać Wam zupełnie inną perspektywę, która da Wam zdecydowanie więcej spokoju. No właśnie, tylko pytanie, czy tam rzeczywiście nic nie ma? Czy przypadkiem nie ma jakiejś reinkarnacji i nie będziemy mieli na przykład kolejnego wcielenia, jeśli odrzucić te podstawowe założenia religii judeo-chrześcijańskiej? No właśnie, jeśli nawet się odrodzisz w innym ciele, to będziesz miał zupełnie inny umysł, nie będziesz miał wspomnień, będziesz kimś zupełnie innym, więc w praktyce nie ma to do końca żadnego sensu, więc coś takiego absolutnie mnie nie przekonuje, zwłaszcza sama reinkarnacja, podstawy, dlaczego ludzie w to wierzą i tak dalej, są totalnie dla mnie absurdalne. Natomiast kiedy się zastanawiam nad tym, czy rzeczywiście nic nie ma, czy nie ma jakiegoś innego świata, to w rozważaniach nad tym pomagają mi trochę postawić się w przypadku zwierząt. Człowiek w końcu jest zwierzęciem, czy tego chcemy, czy nie, dużo bardziej inteligentnym niż pozostałe zwierzęcia, ale jednak nadal zwierzęciem. Jest pytanie, czy szympansy po śmierci też gdzieś trafiają, mają jakiś inny świat, w którym nagle będą żyły. Albo może takie antylopy, szczury, a może robaki, a może drzewa, rośliny i tak dalej, i tak dalej. Czy one też rzeczywiście gdzieś trafiają? Kiedy zaczniemy się nad tym zastanawiać, no to wyglądałoby bardzo dziwnie, gdyby każdy żywy organizm nagle trafiał do jakiegoś innego, magicznego miejsca. Oczywiście bardzo fajnie jest sobie o tym myśleć, że coś tam innego będzie, natomiast jeśli zmierzymy się
z logiką, przynajmniej ja mam takie podejście, to dochodzę do wniosku, że prawdopodobnie nie ma żadnego innego świata i stąd jest moje założenie, że po śmierci nie ma absolutnie nic i tego właśnie się będziemy trzymali założenia, więc jeszcze raz to tylko chciałem podkreślić. W pozbyciu się lęku przed śmiercią bardzo pomaga odpowiedzenie sobie na pytanie, kim albo czym tak naprawdę jesteś. Co sprawia, że ty to ty? Czy jesteś swoim ciałem, czy jesteś swoim umysłem? W praktyce wygląda to tak, że jesteś przede wszystkim swoją świadomością, tym, co odbiera rzeczywistość i tym, co pamięta, więc jesteś swoim, przede wszystkim jest takie ja doświadczające i ja pamiętające. Nawet jeśli psychologowie badają to, jak bardzo podobały ci się wakacje, to będziesz miał trochę inne podejście, jeśli się skupisz na przeżywaniu tych wakacji, a jeśli skupisz się na tym, żeby jakoś je zapamiętać. Więc to są takie dwa główne składniki tego, kim tak naprawdę jesteśmy. Gdyby ktoś zabrał ci pamięć, nadal byś doświadczał, ale byłbyś zupełnie innym człowiekiem. Więc w momencie, kiedy stracimy pamięć, to część naszego ja umiera. Spróbuj sobie zresztą to wyobrazić, zrób taki eksperyment myślowy. Nagle nie pamiętasz absolutnie, kim jesteś, co ty tutaj w ogóle robisz, kim jest twoja rodzina, kim są twoi przyjaciele i tak dalej. Nie masz pamięci. Bardzo duża część ciebie umiera, więc jeśli na przykład przeżyłbyś w jakiś sposób reinkarnację, obudził się w innym ciele, to na pewno straciłbyś pamięć, więc nadal część ciebie w pewnym sensie by umarła. To, czym jesteśmy, jest z tym bardzo mocno powiązane. Skoro zatem jesteśmy naszą świadomością i naszą pamięcią, to w momencie, kiedy idziemy spać, i jesteś zwłaszcza w fazie głębokiego snu i tak naprawdę twój mózg się wyłącza, nawet nie ma tam marzeń sennych, czy nadal jesteś, czy nadal żyjesz? Oczywiście twoje ciało nadal żyje, natomiast ty jako esencja ciebie, na chwilę jesteś wyłączony. Pamiętasz, co się ostatnio działo, kiedy kładłeś się spać i następny moment to jest moment, kiedy budzisz się spać i wstajesz, budzisz się po prostu i wstajesz rano, no chyba, że musiałeś skoczyć sobie w nocy w środku do toalety, to pewnie to też będziesz pamiętał. Natomiast w międzyczasie twoja egzystencja na chwilę znika. Na chwilę przestajesz istnieć jako ty. Na chwilę tak naprawdę umierasz, można powiedzieć. Jeśli pod warunkiem, że łączymy oczywiście śmierć z brakiem istnienia. Natomiast czy to jest straszne? Czy pójście spać i przestanie istnieć, nie wiem, na parę godzin rzeczywiście jest takie straszne, że to nagle sprawia, że nie będziesz się dzisiaj bał zasnąć? No raczej nie, mnie to absolutnie nigdy nie przerażało, wręcz przeciwnie, sen wydaje się czymś bardzo przyjemnym i absolutnie niczym nie przerażającym, a jednak jest w pewnym sensie śmiercią, przestaniem istnienia tym, czego jesteśmy, więc to jest jedna taka ważna wskazówka, w jaki sposób można zacząć patrzeć na nieistnienie. Swoją drogą, jeśli mówimy o nieistnieniu, to tak naprawdę mamy w tym wszyscy, absolutnie każdy człowiek, niesamowite doświadczenie. W CV można sobie wpisać ileś tam miliardów lat nieistnienia. Jestem zajebisty w nieistnieniu. Patrz, każesz mi nie istnieć, spoko. Poczekaj kilkadziesiąt lat, damy radę, będę rewelacyjny. Przecież tak naprawdę nie istnieliśmy od początku istnienia Wszechświata. Wszechświat istniał, miał milion lat za milionem lat, szmat czasu, my nie istnieliśmy i wszystko było ok. Nic nas nie bolało, niczego się nie baliśmy, nikt nas nie wkurzał, wszystko było totalnie zacnie. Aż przyszliśmy na świat i się urodziliśmy i przez ostatnie kilkadziesiąt lat, czy zależy ile ty masz, dopiero faktycznie zaczęliśmy istnieć i się wykształciła nasza osobowość i nasze ja, tym, kim jesteśmy. Natomiast tak samo jak nie było cię w momencie prawdopodobnie pierwszej, drugiej wojny światowej i wszyscy sobie doskonale radzili bez ciebie i nie było absolutnie żadnego problemu, tak samo nadal nie będzie absolutnie żadnego problemu, kiedy nadal przestaniesz istnieć. Więc w praktyce, jeśli nie boisz się tego, co było wcześniej, to nie ma też powodu do bania się tego, że przestaniesz istnieć. Jeśli zaczynamy się tego bać, to dlatego, że pojawiają się koncepty w naszej głowie związane ze śmiercią, które są właśnie konceptami
jakimiś psychicznymi, umysłowymi, naszymi błędnymi wyobrażeniami sobie na tym, na czym polega tak naprawdę śmierć. Jeśli będziesz się skupiał na tym, że śmierć to rozkład ciała, jeśli się zastanawiasz, ta ręka kiedyś zgnije i zostanie z niej sama kość, a później nawet ta kość przepadnie za ileś tam lat, to może być przerażające, jeśli będziesz sobie wyobrażał te wszystkie robaki itd., itd. Pewnie będzie to straszne, natomiast będzie to straszne przede wszystkim wtedy, kiedy będziesz się na tym skupiał. Tutaj też warto rozróżnić różnicę między strachem przed śmiercią i strachem przed nieistnieniem, a strachem przed bólem umierania. Dlatego, że sporo ludzi boi się, nie wiem, tego, w jaki sposób będzie przebiegał proces umierania. Wyobrażamy sobie, że to będzie coś strasznego, coś bardzo bolesnego nieraz i tak dalej, i tak dalej. Natomiast praktyka jest taka, że większość z nas zdecydowanie częściej doświadcza potężnego bólu za życia, dużo większego niż podczas samego umierania. Umieranie może być totalnie bezbolesne, na przykład jeśli umrzesz we śnie, albo poddasz się procesowi eutanazji, albo zabijesz kogoś w Stanach Zjednoczonych, skażą cię na śmierć i dadzą ci zastrzyk śmierci. Więc śmierć nie musi się wiązać z bólem. Jeśli boisz się śmierci, bo wiążesz to z bólem, to właśnie dlatego, że ty sobie w taki sposób to wyobrażasz, że to jest twoje wyobrażenie, niekoniecznie rzeczywistość taka, jaka ma być, taka, jaka będzie. Bardzo możliwe, że to będzie zupełnie bezbolesne. Natomiast zobacz, że i tak prawdopodobnie przed śmiercią doświadczysz nieraz jeszcze dużo ostrzejszego bólu niż sam ból umierania. Natomiast prawdopodobnie jakoś się tego nie boisz. Ja na to za bardzo nie wpadłem, że nie wiem, mogę mieć jakiś... Prawdopodobnie będę miał kiedyś jakiś wypadek samochodowy albo jakikolwiek inny wypadek, gdzie sobie złamię nogę i będzie potwornie bolało. Albo nie wiem, cokolwiek mi się innego stanie i będzie to naprawdę przerażający ból. Natomiast przeżyję go. Więc warto zwrócić uwagę, że te dwie rzeczy, ból i śmierć, są czymś zupełnie innym i nie należy ich do końca łączyć. Jeśli zaczniemy patrzeć na samą śmierć bez tych wszystkich utartych schematów i konceptów, które najczęściej temu towarzyszą, bez wyobrażeń, które mamy w swojej głowie, tylko właśnie jako czyste nieistnienie, to wtedy prawdopodobnie dużo łatwiej będzie pogodzić się z tą myślą i nawet być może traktować śmierć jako coś pozytywnego, jako pewnego rodzaju odpoczynek, tak jak sen, gdzie to jest coś absolutnie nieprzerażającego, coś na co wręcz po pewnym czasie być może nawet będziemy czekali, bo to jest zakończenie również wszystkich lęków, cierpień i tak dalej. Poza tym, patrząc na śmierć jako koniec życia, bez wyobrażania sobie śmierci, bez śmierci, jakichś dalszych światów i tak dalej, tak naprawdę to, co mamy tutaj na Ziemi, nagle staje się dużo bardziej cenniejsze, można to dużo bardziej doceniać i przede wszystkim twoje życie, czyli twój czas, bo właśnie twój czas jest niczym innym jak tym, czym jest twoje życie, jest równoznaczne, być może nagle stanie się dużo bardziej cenne. Mam nadzieję, że moje przemyślenia dały ci trochę inną perspektywę patrzenia na śmierć. Natomiast jeszcze na sam koniec chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeśli myśli o śmierci będą do ciebie wracały, nie próbuj ich unikać za wszelką cenę. Zdecydowanie łatwiej jest się z nimi zmierzyć, myśleć o tym sobie spokojnie, nie walczyć z tymi myślami, które nagle do ciebie przychodzą, pozastanawiać się trochę nad tym, zamiast udawać, że problemu nie ma i po prostu próbować sobie z tym walczyć, bo za każdym razem, jak będziesz na siłę odsuwał swoje myśli, tym mocniej i silniej będą do ciebie wracały i tym większy problem z tego się tak naprawdę zrobi. To też jest ciekawie udowodnione, był kiedyś taki eksperyment o studentach, którzy mieli nie myśleć o białym niedźwiedziu. Misja niemyślenia o czymkolwiek jest absolutnie niewykonalna. Jeśli wiesz, że masz o czymś nie myśleć, to tak naprawdę cały czas będziesz o tym myślał i będziesz to tym bardziej przyciągał, więc zamiast zmuszać się do niemyślenia, lepiej się z tym zmierzyć, pokontemplować sobie trochę to na własną rękę, pozastanawiać się, jak to jest, poeksperymentować z nastawieniem, okej, dzisiaj wieczorem jest już północ i wykładę się spać, na chwilę umrę, czy to jest takie straszne, czy jak za, nie wiem, kilkadziesiąt lat też
umrę, tylko sobie trochę dłużej, czy to też będzie aż takie przerażające. I być może dojdziecie do wniosku, że nie. Więc to jest tylko taka perspektywa, warto sobie to jeszcze trochę przetrawić. No i jestem oczywiście ciekawy tego, co wy na ten temat myślicie, jakie wy macie doświadczenia. Jeśli podobał wam się ten film, to oczywiście zachęcam do subskrybowania, do kliknięcia tego dzwoneczka, żeby pojawiały się inne materiały. Natomiast jeszcze za jakiś czas, nie od razu, bo nie chcę was jakoś męczyć śmiercią i tym tematem śmierci, ale jeszcze za jakiś czas pojawi się film na temat tego, dlaczego warto myśleć o śmierci, o tym już w zupełnie osobnym filmie. I to wszystko na teraz. Dzięki, że byliście ze mną. Do zobaczenia. Robert Marchew.